Siema, pogramy sobie dzisiaj w gierkę, która na pierwszy rzut przypomina troszkę Minecrafta, ale nie jest to wcale Minecraft, bo tutaj mamy jakiś cel. W Minecrafcie wiadomo, nie mamy żadnego celu. Tutaj jednak mamy jakiś cel. Mniej więcej chodzi o to, że jesteśmy na planecie. O, jak widać. Ziemia jest okrągła jak coś. Także jestem teraz na tym serwerze, tutaj jest dzień drugi. I za kilka dni, czy tam za kilkanaście dni, ma uderzyć w tę ziemię meteor. Nasz cel jest taki, żebyśmy jako serwer, jako cywilizacja rozwinęli się do tego stopnia, żebyśmy po prostu zdołali przeżyć uderzenie meteoru. Tak więc tak wygląda mapka. Tutaj mamy sobie jakieś graczy, ich domki porobione. Ja też myślę, że gdzieś tutaj się wybuduje prawdopodobnie. Także zrobimy sobie tutorial. WSD, tab. Tu odpalamy nasz kursor i oczywiście spacja. Zadanie wykonane. Okej, mamy kolejnego questa, czyli mamy nacisnąć B i mamy rozłożyć swój starter camp, czyli nasz taki pierwszy domek. Tylko do tego musimy znaleźć jakąś fajną miejscówę, także ja się przejdę gdzieś, kawałeczek. Widzę, że wszyscy ludzie się tutaj budują. Może ja pójdę gdzieś tutaj, o, i tam rozłożę to. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy mniej więcej w miejscu, do którego chciałem się udać. Także postawimy sobie nasz tutaj namiocik i to będzie nasze, tak jakby... Nasz teren, na którym nikt inny nie będzie mógł budować oprócz mnie. Okej, także pyk. Aha, nie mogę tutaj. Rozumiem, że przez te drzewa pewnie. Może gdzieś w środku. O, dobra. Mamy postawiony nasz namiocik. Okej, no i tutaj oczywiście możemy robić niektóre rzeczy. Możemy skraftować ognisko. Crafting table, nawiązując do Minecrafta. Okej, tutaj mamy sobie zobaczyć. Git. Okej, czyli mamy E, magazyn. Okej, dostaliśmy na sam początek narzędzia. Tylko, że ja mam zawalony ekwipunek, bo po drodze jak biegłem, to sobie zbierałem różne rzeczy, które mogą się później przydać. Bo później zobaczycie jeszcze, że trzeba jeść trzeba mieć zbilansowaną dietę, żeby dostawać expa. Które jest to jedzenie trochę bardziej skomplikowane niż w innych survivalach. Okej, także mam wziąć kamienną siekierkę, ja sobie wezmę oczywiście wszystko. Siekierka, łopaty damy sobie tu, pyk, kilof, a to w sumie nie wiem po co jest maczeta, nigdy nie używałem maczety tak szczerze mówiąc. Dobra, i mamy rąbać drzewo, także zobaczycie teraz jak wygląda rąbanie drzewa w tej gierce. Dobra, drzewo nam się przewróciło, oczywiście nie możemy nosić takich wielkich kłód, także musimy teraz jeszcze je na kawałeczki małe. Tutaj pociachać. Pyk, to nam będzie przeszkadzać. Oczywiście udźwig mamy tyle 20, czyli tyle ile uniesiemy w lewej ręce. Możemy to stawiać tutaj. Tutaj mamy takie specjalne pole do odkładania materiałów. Pyk, pyk. Okej. No to wiem akurat, to już nieważne. Dobra, czyli dalej więcej już nie podniosę. Odkładamy kolejne. Tutaj pozbieramy to do końca. No i okej. Mamy zebrane, tutaj już nam się więcej nie zmieści, także ja sobie położę to obok. Tutaj mamy coś takiego, że tak jakby przekazujemy swoją energię, żeby powiedzmy coś skraftować. O. Po czym musimy poczekać tam ileś sekund, w tym wypadku 30 sekund. No i to się kraftuje. Tyle, że jak nam spadnie ta energia do zera, no to żeby skraftować kolejną rzecz, to będziemy musieli się najeść najpierw. Dobra, czyli teraz musimy wziąć tutaj to, pyk, i to. I tym sobie możemy powiększyć nasz teren. Patrzcie, tak wygląda nasz teren, a my sobie go możemy tutaj powiększyć, pyk. Dobra, powiększyliśmy tutaj. Jeszcze może gdzieś tutaj sobie powiększymy. Okej. Na pewno, czekajcie, jak to wygląda tutaj. Chciałem to powiększyć w tę stronę, bo tutaj powiększymy sobie ten składzik trochę później. Okej, git. Więc teraz bierzemy nasz workbench, który się już skraftował i musimy go postawić gdzieś. Dobra, niech będzie, powiedzmy, że tutaj postawimy. A nie mogę, tutaj, o. Mamy nasz workbench, musimy zrobić ociosaną kłodę. Oczywiście tego będzie nam potrzebne naprawdę dużo więcej. O, widzicie? O, mogę jednak. Dobra, nieważne. Myślałem, że będzie mi jedzenia brakować.
Niestety czasy oczekiwania na crafting są czasami troszkę przydługie w tej gierce. Na przykład teraz musimy poczekać 40 sekund aż, żeby nam kilka desek zrobiło. Dobra, mamy nasze deski zrobione. Oczywiście one tutaj są, zabierzemy je sobie do ręczki. I teraz obstawiam, że będziemy musieli zbudować tutaj młotkiem. Jeżeli chodzi o budowanie, to budowanie jest akurat bardzo podobne do tego z Minecrafta. Czyli po prostu kładziemy tak jakby bloki, nie? Te mamy, jak sobie klikniemy F, to tutaj mamy różne rzeczy, które możemy z tego robić. Czyli tutaj mamy okno, tutaj mamy ściany, możemy dach zrobić, ale to później wiadomo, na górę, nie? Na początek zaczniemy od ścian. Tyle, że gdzie ja bym chciał tą chatkę zrobić? Ja muszę zobaczyć też, gdzie mamy nasz teren. Tylko do tego muszę wrócić. Pyk. Muszę to wziąć. Aha, nie mogę, bo niosę. Okej. Najwyżej powiększymy ten teren. A ja bym chatkę gdzieś tu zbudował. Tylko to drzewo będę musiał ściąć. Dobra, no to zaczniemy sobie tutaj budować to. A to muszę ściąć. Pyk. Okej. Tu sobie zakręcimy. No i coś takiego zrobimy. Nie wiem, czy to mogę ściąć. Chyba nie. O, teraz jest napisane: You're too hungry to work. Czyli teraz musimy sobie coś zjeść, żeby odzyskać nasze siły, bo bez tego też nie będziemy mogli craftować. Także zjemy sobie dynię. Pyk. Dobra, powiedzmy. Dobra, żołądek jest pełny, czyli jesteśmy najedzeni. No i co? Musimy ogólnie, mamy teraz questa, żeby zbudować nasz domek. Także trzeba niestety ściąć trochę drzew. Jak to w survivalu bywa, niestety. Dużo grindu. Dobra, powiększymy nasz składzik. Ja tutaj zrobiłem większy skład trochę. I umiejscowimy sobie go tutaj. O, nie mogę. Okej, chyba będę musiał to powycinać wszystko. Muszę sobie zrobić miejsce w ekwipunku. Więc tak, chowamy do magazynu. Jakieś grzybki. Okej. To sobie pochowamy. Idziemy tutaj trochę oczyścić, bo muszę tutaj powiększyć ten składzik, żeby więcej drewna i wszystkiego mogło się mieścić. Nie wiem, czy to da się ściąć, ale zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie tak. O, da się, okej. Trzeba chwilę po prostu połupać. Dobra, czy ja mogę już to postawić? 8. Ja bym chciał to postawić tutaj. Pyk, dobra, mamy nasz składzik. No i to jest nasz wielki skład. Ja idę tam zbierać drewna. Tutaj już powoli domek zaczynam. No i co, na łupie drewna widzimy się podczas budowli. Dobra, jak widzicie, trochę tego drzewa narąbałem. Teraz cały czas się kraftuje. Ale możemy sobie przez ten czas pobudować troszkę. Czy tak jak mówiłem, no budowanie podobnie jak w Minecrafcie. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Ogólnie to. Drzwi z tej strony. Chyba z tej strony byłyby lepsze drzwi, tak mi się wydaje. Chociaż, dobra. Tutaj zrobimy jedynie okno. O. Pyk, zamienimy to na to. Tutaj sobie zrobimy okienko. Idziemy zobaczyć, czy tam jeszcze coś jest. Tu są jakieś przerobione. Tak, te są przerobione. Także bierzemy. Pyk. Tutaj jeszcze myślałem na tym, że można by było zrobić. Później przerobić to na drugie piętro. No i ogólnie będzie trzeba to na pewno powiększyć, nie? Wiadomo, prędzej czy później, ale na razie niech to będzie takie malutkie, żeby tylko questa dokończyć. Żeby można było iść dalej. Kurde, to budowanie czasami tak średnio mi wychodzi. Okej. Dobra, mamy coś takiego. Tutaj będą drzwi. Pyk. Tutaj damy sobie drzwi, które też się już będą kraftować powoli. Jak to wygląda? Czy mamy jakieś deski przerobione? Tak, mamy kilka. Okej, i teraz najgorsze, czyli dach. Totalnie nie potrafię budować dachów w tej grze. Naprawdę. Może po prostu od góry ten dach bym zrobił. Pyk. Okej. I jakby to miało wyglądać? Coś takiego na początek. Obrócimy sobie to.
Okej. Tutaj musiałoby być to. Pyk. Mamy coś takiego. Tutaj damy to. Okej. No, może od góry, jak to będę budował, to nie będzie takie złe. Pamiętam, że już. Ja trochę wcześniej grałem chwilkę w tę gierkę. No i z tego co pamiętam, to budowanie to tak średnio mi wychodziło. Okej. Pyk. Tutaj znowu musimy dać narożnik. Sobie go obrócimy. Dobra. Teraz pytanie, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Roof cube. Tutaj musiałbym to dać. O. Coś takiego. Tutaj damy te cuby i naokoło to obudujemy tymi spadami. I powinno to w miarę okej chyba wyglądać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja nigdy nie byłem też szczerze mówiąc jakimś mistrzem budowania w żadnej gierce, także. Okej. Pyk. Tutaj sobie to dobudujemy. Pokój ukończony. Zrobiliśmy nasz pokój. O, i to jest właśnie. Nie dość, że tu jest jedzenie, to jeszcze meble w pokoju dają różne premie. Ogólnie sypialnia, łazienka, kuchnia. Trzeba to dobrze zrobić. Ale tam później będziemy się tym martwić. Kurde, nie chciałem tego zrobić. Dobra, czyli teraz musimy skończyć tutaj te spady. Pyk, pyk. No i nie mam więcej drewna. Dobra, ale kościka zrobiliśmy. Ja sobie zaraz dokończę ten domek. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.